Hello na kanale. Jak widzicie za mną spadło odrobinkę śniegu. Jestem po robocie i zmierzam do Hageelandu. Coś takiego jak Obi. I w sumie chciałam zrobić przegląd, ale powiem wam, że już po drugim przeglądzie mam trochę przesyt, bo w większości sklepów jest to samo, więc jak będzie coś ładnego, to wam pokażę. A jak nic ciekawego, to po prostu nie nagram nic. Ledwo weszłam, ale nie było nigdzie czegoś takiego, więc wam pokażę jaką kartkę, jakbyście byli zainteresowani. Te ptaszki chyba też są w tym sezonie jakieś takie bardzo modne. Ładne te gwiazdeczki. Tutaj mi się też będą takie ładniejsze ozdoby, ale pewnie też droższe. No w tym sklepie to ja rozumiem. I choineczki. Ja w tym roku chyba kupię sztuczną choinę. O, ale dziadek ogromny do orzechów. Widziałam w Polsce takiego za... Patrzcie, tu kosztuje 18 tysięcy koron, a w Polsce kosztowało taki 20 tysięcy złotych. Albo troszkę większy, więc tu jest dużo taniej, wychodzi na to. Mama, no zobacz, na ta atrakcja to chyba dla ciebie idealna, co? Uwielbiasz dziadki do orzechów, takiego wielkiego w domu jeszcze nie masz. O, jak niezbyt zawsze mi się podobają te takie norweskie trolle, to ten jest naprawdę cute. Bardzo fajny 400 koron, tu pani taka trolica. O, i ten też jest ciekawy, no to jesteś pysiak. Ile ty kostyl? Ile ty kosztujesz, chopie? Nie ma ceny. On jest chyba bez ceny. O kurde. Ja to tak przeglądam, zobaczcie jakie to są bomby. Plastikowe, ale jakie ogromniaste. 250 koron jedna, ale zobacz jak moja ręka. Fajne, kurczę, przed dom czy coś? Super. Może takie powinnam na balkon kupić. O, nawet tutaj wiszą te bombeczki, które pod światło mam akurat. Z tyłu jest góra Konsus, która jest wygasłym jakimś tam starym wulkanem. Ostatnio sobie to uświadomiłam, a miałam jakiś filmik z góry Konsus i nawet o tym nie wspomniałam. Oj, więcej tych bomb kolorowych. Nie, no to jest masakra. O, może tu będzie jakaś promka. 600 koron kosztuje 2, 4, 6 bombek. Jak pojedynczo kupujesz, to za 500 koron będziesz miał dwie, więc opłaca się zestaw. Kurczę, musimy w tym roku kupić sobie sztuczną. W tamtym roku mieliśmy prawdziwą, ale tak jak kiedyś wspomniałam, ja zawsze w domu miałam sztuczną i nie mam problemu, żeby dalej ją mieć. Balon z Mikołajem! Jakie cudowności, nie no, ja mogłam tu iść już na pierwszy przegląd, jest cudownie. To mi się podoba, fajnie to wygląda, kurde. Niby tylko lampki po kilka sztuk ten, a jaki efekt? Albo taka meduza, chociaż nie wiem, czy to chodzi o to, żeby przypominało meduzę, ale wygląda tak trochę, nie? No, podoba mi się ta meduza. Idziemy dalej, bo tam dalej widzę jakieś bomby. Patrzcie, jaki renifer. 8 tysięcy, ale jaki mięciutki. No cudownie, że ja się wcześniej tu nie wybrałam. Kolejny dziadek, ten troszeczkę niższy. To jakaś taka bombka z ruszającą się kolejką. Mama to chyba musi do mnie przyjechać jeszcze przed świętami, żeby zaopatrzyć się w jakieś głupoty. Coś słyszę. Czy to pociąg? No słychać ewidentnie jakby pociąg. Ale nie wiem, czy to to. Jakieś tory są. Oh my god! Jeszcze przyjedzie pod skałą. Oh my god, co to za szaleństwo. Nie, no szok. Takie oczywiście jeszcze nigdy na oczy nie widziałam. Boże, co to za parasole? I wszystkie te rzeczy możecie tutaj kupić, więc jeśli macie marzenie, aby zrobić swoje miasteczko świąteczne, to jest ono do zrobienia sklepem Hageeland. To nawet macie taki staw Sirikę.
czyli taki kościół, sklepek, które są popularne w Norwegii i na pewno je kojarzycie. No powiem wam, że ja czegoś takiego to jeszcze chyba nigdy na oczy nie widziałam w takiej ilości. Super jest to zrobione. To jeszcze wam pokażę od tyłu, bo ciężko się przebić, ale jest bałwanek. Pokażę tego. Bałwanek. I Mikołaj leci, śnieg ciągle. Jest taka lampa, nie, no super. Ale fajnie się postarali. No i wszystkie te produkty macie oczywiście na półkach. Aż się tu kolejne miasteczko, nawet wieża Eiffla. Ten Mikołaj. Listy do świętego Mikołaja kosztują 10 tysięcy koron prawie. Ale jakie super. O, proszę. Możecie wysłać tutaj list do świętego Mikołaja. Napisać imię i nazwisko, bo tam imię po prostu chodzi, telefon, numer. Numer telefonu i Mikołaj wybierze jedną osobę, która dostanie jeden dowolny wybrany miasteczko świąteczne. No super. Powiem wam, że ja chyba pierwszy raz jestem w takim miejscu, gdzie jest takie szaleństwo. Nie wiem, gdzie ja wszystkie lata się ukrywałam, chyba że tego nie było, no ale nie wydaje mi się. O, masakra. Iwona, musisz tu przyjechać, mamusiu. Super, patrz jak tam się kręci. Wiesz, ta ciuchcia tak. Dobra, idę z tą zaśmiu, wyproszę, bo już po z 15 minut tutaj patrzę na te graty. I tu jest nawet to miejsce, żeby napisać do świętego Mikołaja. A, ale fajnie. Ale oni pewnie dobrze wiedzą, kogo wybiorą, nie? Tak, więc tak jak widzieliście na wystawie świątecznej, która jest naprawdę ogromna. Zobaczcie, jeszcze z daleka wam pokażę. Oj, ty śnieg! Patrz, jak to jest wielkie. Ile tu jest różnych tych domków świątecznych. One już się zaczynają tam i są też z drugiej strony. No masakra, raj. Po prostu raj dla takich świątecznych frików. No ale nic, idziemy dalej. Mamy jakoś dinozaura. On się odzywa coś? Chyba nie. Nie, no jest. Raj mi, czyli jak? A tu? Śmieszne. A ty? Tam chyba się rozładował. Patrzcie, nie jeden by chciał mieć takie ruchy biodrami, co? A te chyba nie mają po prostu baterii. No, ale mamy też inne bombeczki. Ten artyst z łyżwami, już coś takiego widzieliśmy wcześniej. Kurczę, podobają mi się takie zaśnieżone choinki, co o nich myślicie? Czy lepsze są takie standardowe, zwykłe zielone? Nie no, na pewno coś tu kupię. Myślę, że lada dzień będą jakieś już pierwsze promocje. I wtedy tutaj wparuję. Jakie różne samochodziki. Betoniara, policja i chyba wszystko ręcznie malowane, bo tak wygląda, jakby to było, może nie wszystko ręcznie malowane, ale wiecie, jakieś pojedyncze rzeczy. Tutaj samochodzik z takimi tymi. O kurde. Buda kempingowa. Dla gitarzystów. Jak tego widziałam słowo gitarzystów, to mi się przypomniało, moja mama zawsze śpiewa piosenkę Wiatr, to jest taki gitarzysta. Jeśli ją znacie, dajcie koniecznie mi znać w komentarzach. Już z panią weszłam w ploty tutaj. Tutaj Norwegowie bardzo chętnie zagadują. Tak mi się kojarzy, jak i może starsi ludzie w Polsce. Kiedyś spotkałam się z tym, że młodzież tego nie lubi, że ktoś się przysiądzie na przystanku i zaczyna tam gadać. Ja tam bardzo lubię, no bo może ktoś potrzebuje akurat takiej rozmowy. Może samotny, a co nam szkodzi z kimś porozmawiać? No i się to śmiałyśmy. Nie wiem, bo ona mówi, jakie piękne rzeczy tutaj są. A mówię, no właśnie, dobrze, jest listopad, jest połowa podatku, więc więcej będzie można kupić za wypłatę. I żarciki takie. Idziemy dalej. O, patrzcie, 3 za 2. Ile taki jeden samochodzik tu jest? 300 koron. No, ale fajne, takie nietypowe bombeczki. Kawka dla klientów. No i popularne chyba w tym sezonie, ale już mi się kojarzy, że rok temu też były różne takie bombeczki. Ta akurat 90 koron, więc chyba to jest jedna z najlepszych cen, jakie widziałam za bombki w tym stylu. Takie laski świąteczne, no piękne. Biedroneczko.
dużo takich nietypowych bombek, ale z roku na rok wydaje mi się, o, taki to jeszcze nie widziałam, żeby Mikołaj z panią Mikołajową jeszcze ciuchy sobie rozrzucili. No, ładne rzeczy się tu dzieją. O kurde, takie szklane też nie widziałam, zazwyczaj właśnie były z takiego styropianu, 60 koron. Anio. Takie cukieraski. O nie, 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 ja to na pewno wparuję. Chyba będę musiała Monikę wziąć z roboty pod pachę. I razem tu zawitamy, to się zacznie. O, jaki bym czuł się śliczny. Nie no. Jak to nie wydawać pieniędzy na głupotę? A sobie już mówiłam, że nic nie kupuję, mam tyle różnych badziewi. Ale takich badziewi to nie mam. O, i ptaszory. Moja mama sobie mnie pyta, po ile były tam te ptaszory? I nawet nie sprawdziłam jeszcze ceny, a tu już są kolejne. Mama przegląda się, może z tych ptaszorów, któreś będą lepsze. 160 koron, z tym, że 3 za 2, więc jakieś tam będzie taniej, nie? Troszeczkę, jak się przeliczy na trzy rzeczy. No to za szaleństwa. Jest taki, jak z takiej jakiejś bajki. O, te bombki też wspaniałe, 100 koron. Kurde, i też wszystko 3 za 2. Pamiętajcie, wszystkie ozdoby na choinkę są 3 za 2. Nic, tylko się wybierać do Hagelandu. Polecam, bo naprawdę... O, bo naprawdę jest w czym wybierać. Koleżanka do mnie przyjeżdża. Mam jakieś 20 minut, 15 może. A to jest tyle tych rzeczy jeszcze do zobaczenia. A zobaczcie, co to jest. Łosie. A może nawet nie tyle łosie, co renifer. Ale cudowne. I mięciusie. Oczywiście domki, te takie też ciekawsze niż wszystkie inne. Nie no, w tym Haglandzie są takie piękne rzeczy. Ciężko coś, kurczę, wybrać. Naprawdę można tu wydać całą wypłatę. Śmieszny Mikołajek w czapeczce taki. No. Oj, takie drewniane dziadki do orzechów. No kurczę. Naprawdę jest tutaj szał. Ja do innych sklepów nie muszę iść. Ja wszystko kupuję chyba w tym Haglandzie. Jeszcze został mi plantaszen, ale myślę, że to już nic nie przebije Hagelandu. Nic. Bomby kolejne, takie piękne. Dziadki do orzechów. 1200 koron, ten największy. Tu motyw renifera. Mhm. A to takie ptaszory. Nie no, naprawdę, kurde. Zobaczcie, ile tego towaru jest. To jeszcze tam się szło. Za tamtymi ścianami. Nie no. Cudowne rzeczy. Jakie śmieszne bombki. Taka maska, jakby z teatru. I tak jest takim motywem. Może niedźwiadek polarny. Jamnik w sweterku. Ogie! Tego się nie spodziewałam. Ten dołączy. Różne piosenki mają. Różne repertuary. Kurczę. Nawłączałam tych zabawek. Teraz gra na cały sklep. Jakieś wiewióry.
dobry. To jakiś jeżyk wychodzący z rzeczką. Masakra. Ja naprawdę cofam wszystkie słowa, że w Norwegii jest mały wybór. Ja chyba nie byłam wcześniej w Hagelandzie, chociaż byłam tu już kilka razy, ale naprawdę takie piękne rzeczy. I muszę powiedzieć, że nie ma takich jakichś badziewi, wiecie, że po prostu jest, bo jest, tylko naprawdę wszystko ma, kurczę, jakąś taką swoją, swój urok. Dopracowane te rzeczy. To jest dosyć częsty element. Jeśli wiecie, o co chodzi, dajcie znać. Coś zrzuciłam. Nią żyrafę. Wióreczki, orzeszku, no kto to wymyśli? Tylko stówę? A nie, ten mniejszy stówę, to tam pewnie 150. Myślałam, że powiedzą 200. Nie no, piękne to ozdoby. I chyba powoli to by było na tyle. Jeszcze tu są, widzę, jakieś rzeczy na gujul. Aha, bo 10 koron z takiej ozdóbki jest przeznaczone na kampanię przeciwko raku dla dzieci. Barnekreft, kreft to jest rak, barnekreft są dzieci. No, warto kupić. Tu z takich mniejszych 5 koron. Fajna akcja. Zawsze warto wspierać je. Wiecie, jedno 5 koron nic nie zrobi, ale jeśli się uzbiera dużo osób, to już jest inna inżość. Oj, to moje te mydełka. Ciekawe, ile tu kosztują. 250, czyli wszędzie jest ta sama cena. Tak więc tu już mamy wyjście. Ozdoby cudowne. Wychodzę właśnie z Hagelandu. Sorry za moją fryzurkę, ale też ściągałam, zmieniałam ubrania w pracy z uniformą. Powiem wam, że ozdoby są cudowne. Na pewno się tu wybiorę. W sumie promocja 2 za 3. Też jest spoko. Na pewno coś bym wybrała. Myślę, że w weekend wezmę, przetargam graty ze strychu, zobaczę co mam. I zrobię selekcję, bo chyba trzeba troszeczkę nowości tam wprowadzić. Chcąc, nie chcąc. No zobaczymy. Ale ta góra ładnie wygląda. Pogoda. Ni w 5, ni w 9. Jadę do domu. Naprawdę dajcie znać, czy według was też zaszaleli. Ja jestem w szoku. I na pewno tutaj wrócę. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Wpadajcie na nasz Instagram IkkeStressVlog, czyli bez stresu. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!